Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o przepływie komunikatów w systemie społecznym przez ogólnospołeczne media komunikacji, a chciałbym to zastosować na przykładzie. I ten przykład będzie dosyć przykry, obrzydliwy w zasadzie, bo chodzi o rzecz, która dotyczy wykorzystywania młodych dziewczyn przez zorganizowaną grupę przestępczą w Sopocie, przy jakimś tam lokalu, gdzie było kupę celebrytów swoją drogą i tak dalej. Otóż mieliśmy do czynienia z czymś takim jak młode dziewczęta, czasami takie, które miały poniżej 15 roku, czyli mówiąc szczerze, to jest to przestępstwo pedofilii, to znaczy, no dobra, nie będziemy się nad tym skupiać. W każdym bądź razie młode dziewczęta były zwabiane, a następnie gwałcone, zmuszane do prostytucji. Jedna z nich popełniła samobójstwo. I takie rzeczy się wydarzyły właśnie tam w tym klubie sopockim, gdzieś na plaży, czyli zaraz nad morzem. I teraz tak. Informacja na ten temat jakoś tak się rozchodziła. Z tym, że w społeczeństwie mamy coś takiego, że mamy wyspecjalizowane jednostki, które się zajmują zabezpieczaniem ludzi przed takimi rzeczami i jednym z tych mediów komunikacji to jest prawo. Prawo jest według Nicholasa Lumana odrębnym medium komunikacji, z tym, że ja tutaj dla potrzeby socjologii złodziejstwa uznałem, że prawo będzie takim służebnym wobec władzy medium komunikacji i to różnica będzie taka jak na przykład między muzyką nagrywaną analogowo, a muzyką nagrywaną cyfrowo, czyli muzyka nagrywana analogowo to jest wtedy, kiedy każdy w zasadzie dźwięk, wszystko, co jest dźwiękiem, jest w jakiś sposób zapisane, z tym, że to jest bardzo, bardzo w zasadzie to też nigdy nie jest tak naprawdę wszystko, a cyfrowy zapis jest wtedy, kiedy z tego morza dźwięków wyłowimy pewne prawidłowości, zakodujemy je i wtedy zostaje taka piosenka na przykład zapisana w formacie MP3 zamiast na płycie takiej klasycznej, która rejestruje wszystkie dźwięki, na przykład winylowej. Najbardziej to winylowa jest, można powiedzieć, analogowa. Ale w każdym bądź razie, czyli tak, jeżeli mamy pewne wydarzenie, to tu na przykład mamy wydarzenie pedofilia. Nazwijmy je pedofilią w skrócie. Pedofilia w Sopocie. I to wydarzenie chcemy, żeby zostało zatrzymane, a sprawcy ukarani. Więc przekazujemy je przez medium prawa. Ponieważ jednak medium prawa jest, tak jak Wam powiedziałem, mocno zakodowane, czyli tak naprawdę wszystkie komunikaty opisujące wydarzenie w Sopocie, pedofilię sopocką, muszą być żeby w ogóle wejść do systemu prawnego, muszą zostać zakodowane, czyli musi być policja, musi spisać protokół i tak dalej. Akurat miałem do czynienia ze spisywaniem protokołu, kiedy chodziło o moją spółdzielnię socjalną okradzioną. I muszę Wam powiedzieć, że policjanci są ekspertami w dziedzinie kodowania, z tym, że również są ekspertami w takiej dziedzinie, która pomoże nam na przykład, bo oni dokładnie wiedzą, co przejdzie, jaki komunikat zostanie przesłany dalej, a jaki zostanie zatrzymany. Dlatego na etapie zgłoszenia już na przykład zapisują to w taki sposób, że na przykład już nie ma szans, żeby ten komunikat na przykład poszedł dalej. Dajmy na to, że przychodzi matka dziewczyny, która rzuciła się pod pociąg i ona mówi, że jej córka została zgwałcona i w związku z tym popełniła samobójstwo. Więc policjant może zapisać to w formie takiej, że na przykład doszło do takich wydarzeń. Natomiast też może pewne wydarzenia pominąć już na etapie sporządzania notatki. Może też na przykład zrobić tak, że powiedzmy,
położyć duży nacisk na to, że dziewczyna była wyzywająco ubrana. Ta 14-latka i faktem jest, że wyzywające ubranie, no jest to taki problem współczesnych dziewcząt, ale tu akurat w tym przypadku to w ogóle ten fakt nie ma najmniejszego znaczenia, bo niezależnie jak wyzywająco byłaby ubrana dziewczyna, to może na przykład ewentualnie jakieś próby nawiązania kontaktu, może niezbyt fortunne, ale już na przykład wyzwiska i groźby karalne, to już jest przestępstwo i tutaj nie ma w ogóle dyskusji, pozornie nie ma dyskusji, policja powinna się zajmować tą sprawą. Problem polega na tym, że policja później przekazuje te informacje do prokuratury, prokuratura je ewentualnie daje do sądu i tutaj na wszystkich tych trzech etapach, czyli i policja, i prokuratura, i sąd, może dojść do tego, co w cybernetyce nazywamy zatrzymaniem komunikatu, czyli po prostu komunikat, jakaś osoba decyzyjna w pewnym urzędzie decyduje, że jednak nie, ta sprawa nie zostanie przekazana dalej z jakichś tam powodów. Te powody mogą być tak absurdalne, że w zasadzie normalny człowiek by to wyśmiał, natomiast i tak oni mają jeszcze ten komfort, że tak naprawdę mało kto z tej sfery będzie wiedział, co jest zapisane, bo przez czas trwania postępowania, czyli policja, prokuratura do momentu przekazania sprawy do sądu, te wszystkie notatki, które są zapisane, są ukryte, nie są dostępne dla tych wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani tą sprawą. Dopiero w sądzie można na przykład zgłosić chęć przejrzenia notatek, z tym, że sąd ma również całą masę możliwości utajniania. Więc tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę z procesem, który jest nietransparentny. I mówiąc szczerze, każdy, kto bierze udział w tym przekazywaniu informacji, jest na przykład zna tylko cząstkowe fragmenty. Policjant robi swoją robotę, na przykład tutaj spisuje te zeznania, przekazuje je dalej i w zasadzie zajmuje się czymś innym. Tutaj przychodzi prokurator. Prokurator na przykład trafia to gdzieś tam do kogoś, kto jest odpowiedzialny za segregowanie w ogóle za to, że przyjmuje sprawy. I on to rozdziela, trafia to do jakiegoś prokuratora konkretnego. Ten prokurator na przykład bada sprawę, może się na przykład uznać, że jest niekompetentny, poprosić o to, żeby ktoś inny tym się zajął, kto się na przykład lepiej zna. Chociażby na przykład, jeżeli by chodziło o cyberprzestępczość, no to wiadomo, nie każdy prokurator, zwłaszcza ci starsi, mogą nie wiedzieć, jak działają komputery i tak dalej. A inni, którzy są na przykład ekspertami w tych dziedzinach, lepiej się do tego nadają. I to ja mówię o tym, jak to jest tak naprawdę opowiedziane nam z punktu widzenia oficjalnego przedstawiania medium prawa. Czyli otrzymujemy mnóstwo informacji o tym, jak prawo powinno działać, natomiast generalnie w socjologii jest tak, że nas nie interesuje to, co powinno być, ale jak jest. A tak naprawdę jest tak, że bardzo duży wpływ na medium prawa ma medium pieniądza, który jest tuż obok zaraz, i medium władzy. Czyli tak naprawdę, jeżeli zorganizowana struktura przestępcza ma w swoich szeregach kogoś stąd i kogoś stąd, czyli bankiera, to znaczy biznesmena powiedzmy, albo bankiera, albo kogokolwiek, kto dysponuje dużymi pieniędzmi i ma kogoś, kto dysponuje władzą, czyli na przykład jakiś prokurator, jakiś sędzia, jakiś samorządowiec takiego wyższego szczebla i tak dalej, to wtedy
tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z zamkniętym, przepraszam, nie efektorem, tylko receptorem. Czyli ta informacja nie przedostanie się dalej. I w związku z tym muszę Wam opowiedzieć dalej o tej historii niestety przykrej, która miała miejsce. Otóż to było gdzieś bardzo, bardzo długo się to ciągnęło i w 2015 ta dziewczyna rzuciła się pod pociąg. I wtedy zaczęło się śledztwo. I teraz, szanowni Państwo, ponieważ to jest bardzo skomplikowane, zajmę się jeszcze takim dużo, dużo takim barwniejszym i prostszym aspektem sprawy. Otóż, co się okazało? Prezydent Sopotu postanowił zamknąć ten burdel. No bo tak się to nazywa. I z czym mieliśmy do czynienia? Mieliśmy do czynienia z akcją ludzi zwanych celebrytami. Są ludzie, którzy są dobrzy w jakiejś tam dziedzinie, na przykład są dobrzy z tego, że wszyscy ich znają, pokazywani są w telewizji i tak dalej. I ci ludzie występowali z takimi kartkami, żeby nie zamykać Zatoki Sztuki. Czyli tak naprawdę. Bo władza to nie tylko władza taka, gdzie przychodzi pułkownik do szeregowca i mu mówi, że coś ma zrobić, ale, bo to jest taka najprostszy typ władzy, ale władzą jest również autorytet. Autorytetem właśnie są autorytet daje nawet samo wystąpienie w telewizji. Ktoś wystąpił w telewizji, na przykład pan Wojewódzki, czy no ktokolwiek, bo socjologia w zasadzie nie posługuje się nazwiskami. I ten ktoś z powodu tego, że wystąpił w telewizji, bardzo wielu ludzi go widziało, on ma autorytet. No tak, uzyskuje autorytet. I w związku z tym, jeżeli ktoś występuje, akurat nie wiem, czy ten pan, o którym powiedziałem, pan Wojewódzki, wystąpił z kartką, czy nie. Natomiast generalnie chodzi o to, że była cała masa ludzi takich, którzy byli celebrytami, którzy występowali z kartkami i dzięki temu, między innymi dzięki temu, ten lokal nie został odebrany zorganizowanej grupie przestępczej, nie został zamknięty, czyli działał dalej. Czyli mówiąc szczerze, to było w ten sposób, że celebryci stanęli w obronie przestępców. I w związku z tym zablokowano przez pewien czas pewne działania, na przykład. Ale teraz tutaj właśnie to ciąg dalszy, co się dzieje, pokaże nam, jak działa w ogóle medium prawa, medium władzy, medium piękna, bo również celebryci, oni są piękni, czyli to jest ten fragment rzeczywistości, który pokazuje nam, że na przykład jakaś tam bardzo piękna aktorka również uzyskuje wpływ, czyli uzyskuje władzę i uzyskuje autorytet. Czyli jeżeli ona coś powie, to co ona mówi, staje się bardzo, bardzo ważne społecznie. W związku z tym widzimy, że po prostu pewne informacje płyną już teraz. Z tego, co powiedziałem, widzimy, że te pewne informacje nie płyną tak sobie normalnie swoimi mediami, tylko zachodzi pewien tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy do czynienia z biurokratycznym sposobem komunikowania, zachodzi takie zagięcie, tak jak na przykład wokół planety czy wokół dużej gwiazdy zakrzywia się czasoprzestrzeń i zakrzywia się promień światła. Podobną rzecz mamy do czynienia z właśnie z komunikatami różnych mediów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie albo w ogóle docierają do systemu biurokratycznego. Bo systemem biurokratycznym jest nie tylko urzędnik, który
przybija pieczątkę, ale również sędzia, również prokurator, również policjant jest przedstawicielem systemu biurokratycznego, również na przykład powiedzmy jakaś pani w kadrach w jakiejś firmie prywatnej jest również przedstawicielem systemu biurokratycznego. System biurokratyczny to jest ten, który posługuje się właśnie głównie tym medium prawa, a również władzy i pieniądza. I w związku z tym to ten system posiada taką swoją, można powiedzieć, grawitację, zwłaszcza opartą o medium pieniądza, który sam w sobie posiada potężną grawitację. Więc ci celebryci, którzy tutaj opowiedziałem, że brali udział w tym proteście przeciwko zamykaniu, tak naprawdę również przyczyni się do tego, że ta sprawa przez pewien czas zwolniła i na przykład w międzyczasie było wykorzystywane kolejne dziewczęta, były zmuszane do prostytucji i tak dalej. I w tej chwili na przykład mamy coś takiego, że, bo wszyscy znamy polską scenę polityczną, mieliśmy film na temat pedofilii w kościele i tam akurat jeśli idzie o film o pedofilii w kościele, mamy do czynienia dokładnie z tym samym mechanizmem, że wszystkie komunikaty tych mediów miłość, prawda, piękno, one się zaginają. To medium władzy i pieniądza, bo akurat w kościele to medium władzy jest ważniejsze niż medium pieniądza, czyli tu mamy trochę bardziej do czynienia z innym rozłożeniem akcentów, ale mechanizm jest ten sam, więc to medium władzy, prawa i pieniądza tworzące strukturę biurokratyczną w kościele blokowało również pewne informacje. W związku z tym mieliśmy do czynienia z pewną blokadą i te filmy braci Siekielskich, bodajże tak się nazywają, obnażyły sprawę pedofilii w kościele. I wtedy mieliśmy reakcję drugiej strony, takiej, która uważa, że nie tylko w kościele jest pedofilia. Nakręcono ten film o tej właśnie grupie w Sopocie. Zorganizowanej grupie przestępczej. I w związku z tym mieliśmy do czynienia z konfliktem. I teraz tak. Najlepsze, co mamy do czynienia, właśnie taki obraz tego, jak działają te media. W tej chwili był taki pan Borys Szyc, który został w ogóle, nie został pokazany w filmie, natomiast został zaczepiony po emisji filmu przez pana, który jest reżyserem tego filmu, chyba Latkowski. I ten pan Latkowski na antenie wezwał go do tego, żeby opowiedział, co się działo. Nie zarzucił mu, że jest pedofilem, tylko powiedział, że no wtedy pan Borys Szyc miał swój epizod alkoholowo-narkotyczny. Z tego, co wiem, to pan Borys Szyc mówi, że już teraz jakoś to pokonał. Jak jest naprawdę, tego nie wiem. Natomiast pan Borys Szyc powiedział, że w związku z tym, że on został wskazany na z imienia i nazwiska, wstąpi na drogę prawną. I w zasadzie pan Borys Szyc miałby prawo wystąpić na drogę prawną wobec pana Latkowskiego, natomiast nie za bardzo miałby duże szanse na to, żeby coś wyciągnąć, jakieś odszkodowanie od telewizji publicznej, ponieważ telewizja publiczna zaprasza gości, ale na przykład jeżeli gość w telewizji powie, że Adolf Hitler nie budował obozów koncentracyjnych, to telewizja, jeżeli to jest program na żywo i telewizja nie ma możliwości wyemitowania tego, znaczy wycięcia tego, to po prostu to już poszło i w związku z tym telewizja nie podnosi odpowiedzialności za takie słowa wypowiedziane przez uczestników programu. Przepraszam. Natomiast jest też z tym, że pan Borys Szyc należy do tej osób, które nie wystąpiły z tą kartką. Czyli on nie bronił przestępców. Natomiast jest cała grupa tych
celebrytów, którzy wystąpili z tymi kartkami i również powiedzieli, że ich wizerunek został upubliczniony i naruszyło to ich dobra osobiste i w związku z tym udadzą się na drogę prawną. I teraz, tylko że ja oczywiście, to co ja teraz wam mówię, to dotyczy sytuacji, kiedy mamy uczciwe sądy działające zgodnie z prawem. Bo teraz mamy taką sytuację. Ci ludzie wystąpili z kartkami w obronie tego lokalu, który był prowadzony przez tą zorganizowaną grupę przestępczą. W związku z tym tak naprawdę, a w tym materiale pokazano owszem, komentarz był, ale tak naprawdę pokazano tylko te zdjęcia, które oni sami wrzucili do, upublicznili, na których znajdują się z tymi kartkami. I powiem szczerze, bardzo byłem można powiedzieć zniesmaczony, kiedy zobaczyłem tam pana Wiktora Zborowskiego, bo on akurat, nie wiem, wydaje mi się, że to był człowiek, który po prostu no, bardzo głupio postąpił i jakoś tak, nie wiem, dlaczego znalazł się z tą kartką, ale to było naprawdę niefortunne wydarzenie. Natomiast reszta celebrytów, no po prostu jest to część ich działalności, jakoś tam, zresztą budują swój kapitał społeczny na, czyli swój prestiż, swoją władzę nad wpływ na innych, budują na tym, że występują w różnych sprawach, więc faktem jest, że postąpili albo wyjątkowo głupio, albo wyjątkowo podle, bo jeżeli znali sytuację i na przykład uczestniczyli w tych imprezach, no byłoby to, przyjmijmy, że to była tylko głupota. Ale mimo wszystko nie mogą żądać z tytułu opublikowania ich wizerunku w telewizji odszkodowań oni, jeżeli występowali z tymi kartkami, ponieważ tak naprawdę występując z kartką zgodzili się na to, że ich wizerunek może być wykorzystany publicznie i nie tylko w takich sprawach, które im odpowiadają, ale również może być wykorzystany w takich sprawach, które mogą im się nie podobać, ale to już trudno, ponieważ po prostu oni mogą być oburzeni, mogą się poczuć skrzywdzeni, rzeczywiście przez własną głupotę dali się zmanipulować, tej wersji się trzymajmy, natomiast fakt, że tutaj no niestety, żeby prawo mogło osądzić jakiś czyn jako bezprawny, czyli nielegalny i niezgodny z prawem, czy wykroczeniem przeciwko prawu, to wtedy musi ten czyn być zakodowany jako przestępstwo. I tutaj akurat, mówiąc szczerze, to nie przypuszczam, aby uczciwy sąd nakazał telewizji publicznej wypłacić odszkodowanie za naruszenie wizerunku. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa związana z tym filmem. Otóż jest taki pewien pan bohaterski szeryf walczący ze złem. Nazywa się Zbigniew Ziobro i po emisji tego filmu zadzwonił do jakiegoś tam wiceprokuratora i nakazał sformułowanie grupy, która będzie zajmować się wszelkimi sprawami dotyczącymi pedofilii w Polsce. Tylko że pamiętajmy o tym, że pan Zbigniew Ziobro został prokuratorem generalnym i jeszcze chyba nawet ministrem sprawiedliwości z nadzwyczajnymi uprawnieniami w 2015 roku. Dzisiaj mamy maj 2020 rok, więc możemy sobie teraz widzimy, bo oczywiście jest taka strona, która będzie mówić, że
tamci kradli, tamci byli przestępcami, więc tutaj te nasze działania przynajmniej są troszkę inne. Tylko pan Ziobro przez 15 lat, mając te wszystkie instrumenty, nie był w stanie, albo nie chciał, albo nie mógł, albo po prostu jakoś zaniedbał tą sprawę. I teraz nagle, kiedy zaczyna kilka milionów o tym mówić, on bohatersko staje do walki z przestępstwem, o którym wiedział 5 lat wcześniej. Pytanie, czy wiedział on, czy na przykład, prawdopodobnie dużo wiedział, z tym, że on ma też od tego swoich ludzi. Wiadomo, że nikt sam z siebie tym czymś takim się nie zajmuje. Natomiast, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, to jest to, że mamy do czynienia z tym systemem biurokratycznym, który z sobie tylko znanych powodów może w pewnym momencie włączyć stan systemu, który nie pozwoli na przepływ informacji. I to jest, muszę Wam powiedzieć, kluczowy problem i to jest największa cecha złego systemu, która powoduje, że niestety musimy znaleźć jakiś nowy sposób rozwiązywania problemów społecznych, bo ten okazuje się coraz bardziej niewydolny. I myślę, że to w zasadzie chyba wszystko, co mogłem Wam powiedzieć, bo tak jak mówię, to jest najważniejszą kwestią. To jest to, że zupełnie inaczej działa system społeczny niż to, co opowiadają nam na ten temat media. Oczywiście mówię o mediach jako środkach masowego przekazu, nie media, ogólnospołeczne media komunikacji. Więc po prostu musimy przyjąć nowy system wartości, nowy sposób komunikacji i nowy nawet język. I to między innymi te rzeczy robimy w Neosie, czyli w nowym systemie, tym, który stworzył Mateusz Jarosiewicz, przepraszam, i który będzie prawdopodobnie alternatywą dla tego starego systemu, w którym żyjemy. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie, hej.